Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj odcinek 9 z cyklu 40 powodów, dla których nie jestem świadkiem Jehowy. Dzisiejszy odcinek dotyczy osoby Pana Jezusa Chrystusa, który jest suwerennym Bogiem, jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga, bo Bóg odwiecznie istnieje w trzech równych osobach, jak nam objawia Słowo Boże, Pismo Święte, Biblia. I w tym Słowie Bożym czytamy, że Bóg jest w trzech osobach: Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Te trzy osoby są równe co do chwały, co do mocy i co do wszelkich pozytywnych atrybutów. I tutaj możemy jednoznacznie powiedzieć, że Jezus Chrystus jako suwerenny Bóg jest doskonałym Bogiem, doskonałym Synem Bożym, odwiecznym Synem Bożym, i On jest równy Ojcu, równy Duchowi Świętemu. Nie jest niższy, nie jest wyższy, jest równy. I teraz, jeżeli tak, to właśnie z tego powodu, że Jezus Chrystus jest równy Ojcu, kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, to z tego powodu nie mogę być świadkiem Jehowy. Nie jestem świadkiem Jehowy z tego powodu. Dlatego, że Słowo Boże uczy mnie, że Jezus Chrystus, Syn Boży, sam na siebie włożył ograniczenie. I suwerenny wybór był to Jego jako Boga. On, będąc Bogiem, zdecydował się na to. Nie jest tak, jak świadkowie Jehowy uczą, czyli oni poniżają jedynego prawdziwego Boga, i tutaj jest to niedopuszczalne. Z tego powodu nie mogę być i nie jestem świadkiem Jehowy. I tutaj przedstawię trzy takie miejsca ze Słowa Bożego, które nie są najmocniejszymi argumentami, ale które przyszły mi jako pierwsze na myśl. Pierwsze z nich to jest Łukasza 2,51. Drugie miejsce to jest 1 Koryntian 15,28. Trzecie miejsce to jest Filipian 2, od 7 do 8. Dlaczego jest to ważne, że Jezus Chrystus jest równy Bogu? Dlatego, że jest to podstawa ofiary na krzyżu Golgoty. Jeżeli Jezus Chrystus byłby niższy od Ojca, to wtedy mamy bardzo poważny problem. Dlatego, że jego ofiara nie byłaby wystarczająca, żeby zgładzić grzechy wszystkich ludzi, bez różnicy i bez wyjątku. Wtedy zaczynamy popadać w błędy, jakie popadają świadkowie Jehowy, że ta ofiara wystarczy tylko za 144 tysiące wybrańców, albo podobne błędy, które są głoszone, że Jezus rzekomo umarł tylko za wybranych. To jest zawsze związane z herezją pomniejszania Pana Jezusa Chrystusa, atakowania doktryny, że Bóg odwiecznie istnieje w trzech równych sobie osobach. Nawet jeżeli te kulty oficjalnie nie twierdzą tego, że Jezus jest mniejszy od Boga, twierdząc, że jego ofiara jest niewystarczająca za wszystkich ludzi, twierdzą właśnie atakująco na temat ofiary krzyża. Niszczą, depczą Syna Bożego, który złożył ofiarę z samego siebie. I tutaj pierwsze miejsce to jest Łukasza 2,51. Użyję tego przekładu. To jest najlepszy polski przekład Nowego Testamentu w danym momencie. Jest to Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, wydany przez Trynitarne Towarzystwo Biblijne. Ten przekład jest co prawda z XIX wieku. Jest to przekład, który pierwotnie nosił nazwę Biblia Warszawska i Nowy Testament Warszawski. Natomiast z biegiem czasu tą nazwę przejął nowy przekład z 1975 roku, wydany przez Towarzystwo Biblijne. Jest to inny przekład i to jest ten, z którego ja korzystam. Też był potem wznowiony przez Zjednoczony Kościół Ewangeliczny i nosił miano też tłumaczenia Goetzego, Bolesława Goetze, który dokonał
unowocześnienia tego przekładu. Ten przekład też doczekał się 21-wiecznej wersji uwspółcześniającej, która została wydana, ale ja korzystam z tej oryginalnej, wydawanej przez Trinitarian Bible Society, czyli Trinitarne Towarzystwo Biblijne. I ten przekład też czasami nosi nazwę zrewidowanej Biblii Gdańskiej. I czytamy w Łukasza 2,51. I poszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu i był im poddany, a matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. Widzimy tutaj sytuację, kiedy Pan Jezus Chrystus jako dwunastolatek zaczął rozmawiać z uczonymi w piśmie w synagodze. Pozaginał ich, mówiąc dzisiejszym słownictwem. Wykazał znaczną wyższość nad tym ich wyuczonym, martwym systemem. I rodzice się niepokoili, gdzie on jest. Jak się niepokoili, gdzie on jest, to Pan Jezus w 49 rzekł i rzekł do nich, czemuście mnie szukali? Czyście nie wiedzieli, że w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę? Wykazał jednoznacznie, że on nie musi być im uległy. Lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił. I tu mamy 51 wiersz. I poszedł z nimi, i przyszedł do Nazaretu, i był im poddany. Sam suwerennie zdecydował. Sam zdecydował, że chce być im uległy i był uległy. Nie musiał, bo będąc doskonałym Bogiem, będąc odwiecznym Synem Bożym, będąc Synem równym Ojcu, nie musiał, ale chciał się poddać. I wiemy o tym na przykład z listu do Hebrajczyków, że jest powiedziane o Panu Jezusie, że chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Jeśli On, będąc Synem w chwale, będąc drugą osobą Bożą w Bogu, w Trójcy Jedynym, nigdy nikogo nie musiał słuchać, więc nie znał posłuszeństwa. Dopiero tu na ziemi nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Bóg sam z siebie nie zna posłuszeństwa. Gdyby tam przed wcieleniem był mniejszy od Ojca, to znałby już posłuszeństwo. Ale Hebrajczyków list objawia jednoznacznie, że przez to, co wycierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Dopiero tu na ziemi nauczył się Pan Jezus Chrystus posłuszeństwa, bo Bóg nie zna posłuszeństwa, bo nie jest nikomu posłuszny. Nie musi być. I teraz 1 Koryntian 15:28. A gdy mu wszystko poddane będzie, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Jednoznacznie widzimy, że tutaj Pan Jezus Chrystus w przyszłości, kiedy już wszystko Jemu będzie poddane, wszystko, każdy przed Nim zegnie swoje kolano, to On podda się. Tutaj jest wyraźnie powiedziane w 28 wersecie, że a gdy mu wszystko poddane będzie, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Czyli jest tutaj jednoznacznie wskazane, że to jest suwerenny wybór Pana Jezusa Chrystusa, suwerenna decyzja. Co ciekawe, tu nie jest wyraźnie powiedziane, że poddany będzie Ojcu. Tu jest powiedziane, że poddany będzie temu, który mu poddał wszystko. Specjalnie jest to tak napisane przez Ducha Świętego, żeby ktoś nie wywyższał Ojca nad Synem. Gdyby Duch Święty chciał wskazać, że to będzie poddane Ojcu, to by tak napisał, ale wskazał
że Jezus Chrystus wyszedł od Boga i poddał się, uczynił się niższym od aniołów na krótką chwilę. Na krzyżu Golgoty przez 3 godziny ciemności na sobie miał grzech, mój grzech i Twój grzech. I ten fakt spowodował, że nawet Biblia mówi, że On się stał grzechem za mnie, grzechem za Ciebie. I przez te 3 godziny ciemności Pan Jezus Chrystus złożył doskonałą ofiarę. Doskonałą ofiarę za wszystkie moje i Twoje grzechy. Ta ofiara starczy dla każdego. Czy z tego skorzystasz? To od Ciebie zależy. Jest to Twoja odpowiedzialność. Kolejne miejsce to jest Filipian 2, drugi rozdział, od 7 do 8 wiersza. Ale poniżył samego siebie, przyjąwszy postać niewolnika, stawszy się podobny ludziom i z postawy znaleziony jako człowiek, sam siebie uniżył, będąc posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Jednoznacznie widzimy, że Pan Jezus jest tutaj tym, który decyduje, podejmuje decyzję o tym, żeby się poniżyć. Nikt go do tego nie zmusza. Nikt nie ma władzy nad Panem Jezusem, żeby go zmusić do uległości. On w każdym momencie mógłby przerwać to poddaństwo i wrócić do swojej roli, do swojej pozycji. I on tylko na chwilę z własnej woli suwerennej zdecydował się poniżyć po to, żeby złożyć doskonałą ofiarę krzyża, żeby doskonale odkupić i doskonale zbawić, doskonale uratować takiego podłego grzesznika, jakim Ty jesteś. Jest to bardzo ważne, żeby to rozumieć, że bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia, ale to nie mogła być krew niedoskonała. To była krew Syna Bożego. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 28 wiersz wręcz mówią, że to była krew Boga. Możemy to miejsce przeczytać. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 28 wiersz. Miejcie pieczę o siebie samych i o całą trzodę, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boga, własną Jego krwią nabyty. Zbór Boga, własną Jego krwią nabyty. Własną krwią Boga nabyty zbór. Czyli jednoznacznie widzimy, że chrześcijanie są nabyci przez krew Boga. To jest jednoznacznie pokazane w Słowie Bożym w wielu miejscach. Pan Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. Bóg istnieje odwiecznie w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ojciec to nie jest Syn. Syn to nie jest Ojciec. Ojciec to nie jest Duch Święty. Duch Święty to nie jest Bóg Ojciec. Bóg Ojciec to nie jest Bóg Syn. I Bóg Syn to nie jest Bóg Ojciec. Bóg Syn to nie jest Bóg Duch Święty. Bóg Duch Święty to nie jest Bóg Duch Syn. Bóg Syn. I widzimy, że oni w trzech osobach są jednym, jedynym prawdziwym Bogiem. Jest jeden prawdziwy Bóg odwiecznie istniejący w trzech równych sobie osobach. I Izajasza czytamy w 6 rozdziale wewnętrzną rozmowę wewnątrz osób Bożych, między osobami Bożymi. Kto nam pójdzie? I Syn Boży odpowiedział: oto jestem, poślij mnie. To był wybór Jezusa Chrystusa. To była suwerenna decyzja. Tylko On sam mógł taką decyzję podjąć. Doskonałość ofiary Pana Jezusa Chrystusa jest też oparta właśnie na tym,
że to tylko Bóg mógł złożyć tą ofiarę. Nie mógł tej ofiary złożyć ktoś inny, bo byłoby to zwyczajnie draństwem. Gdyż jeżeli ja zgrzeszyłem i Bóg mnie osądza, to jeżeli Bóg, tak jak jest nawet ludowe powiedzenie, że kowal ukradł, a cygana powiesili, to nie jest sprawiedliwość. Więc tutaj nie można w ten sposób podejrzewać Boga, że coś takiego zrobił, że rzekomo, tak jak uczą właśnie różnego rodzaju kulty, złożył na ofiarę Michała, anioła, zamiast sam ponieść tą konsekwencję. Po pierwsze, ta ofiara nie miałaby żadnej mocy, gdyby Michał, anioł złożony został na ofiarę na krzyżu, jak uczą adwentyści Dnia Siódmego i Świadkowie Jehowy. Na ofiarę krzyża został złożony nie anioł, tylko Pan Jezus Chrystus, który sam z własnej suwerennej woli poniżył się i stał się podobny ludziom. I to tylko dlatego ma moc taką, że ta ofiara wystarczy dla każdego, że ofiarowanym był nikt inny, jak sam Bóg. To Bóg wziął na siebie karę. I dlatego jest to sprawiedliwe, że Bóg, który podjął decyzję o ukaraniu, bo grzech nie może zostać bez kary, a chciał uwolnić grzesznika od odpowiedzialności, to na siebie wziął tą karę. To przypomina taką sytuację, gdy sędzia widzi skazanego, który zasłużył w pełni na karę, ale umiłował tego człowieka i postanowił, że sam tą karę, którą wpierw zasądził, poniesie. I to jest właśnie taka sytuacja, że to właśnie Bóg sam osobiście wziął na siebie twoje grzechy. W osobie Syna Bożego Jezusa Chrystusa, czyli Boga, jedynego prawdziwego Boga, tą ofiarę złożył za wszystkie twoje grzechy i dlatego ta ofiara jest doskonała. Jeśli by to złożył tą ofiarę ktoś inny niż Bóg, to byłaby to czysta niesprawiedliwość, że za jednego ponosi karę ktoś inny, bo sędzia byłby wtedy niesprawiedliwy, gdyby tak zasądził. A tak łaskawie wziął karę na siebie. I w ten sposób ta doskonała ofiara doskonale wywyższa Boga. I nie można sobie z tego lekceważących tutaj robić różnego rodzaju uwag, dlatego że to jest bardzo poważna sprawa. Zbawienie jest nieutracalne, jest doskonałe, jest raz na zawsze. Kto jest raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Nie można stracić zbawienia, bo ono opiera się na dwóch filarach. Na tym, że doskonała jest ofiara, bo złożony został Pan Jezus Chrystus, który jest doskonały, doskonałą ofiarą, niepowtarzalną. A drugi filar to jest taki, że to jest osoba Pana Jezusa Chrystusa, jest doskonała, czyli oparte jest to na dwóch doskonałościach. Doskonałość ofiary i doskonałość tego, który był tą ofiarą. Więc widać jednoznacznie, że jeżeli w jakiś sposób ktoś próbuje pomniejszyć Pana Jezusa, atakuje bezpośrednio podstawę zbawienia i jest pod przekleństwem Bożym. Jeżeli myślisz, że zbawienie można stracić, to wyznajesz fałszywą Ewangelię. Paweł, apostoł, głosił zbawienie tylko z łaski, niezależnie od uczynków. I nie da się kupić zbawienia. Zbawienie jest tylko z łaski, całkowicie oparte na Bogu. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Jeśli macie pytania, zapraszam do kontaktu. Można pisać pod filmikiem, można wysłać SMS-a.
SMS-a na numer 791-214-963 albo 739-089-088 lub można do mnie napisać tradycyjną pocztą Czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31-63-500 Ostrzeszów. Dziękuję za uwagę. Miłego dnia. Niech Wam Bóg błogosławi.